Remisem 2-2 zakończyło się sobotnie spotkanie pomiędzy KS Rogaszyce a GKS-em Żarków. Mecz miał wyrównany przebieg, a wynik wydaje się być sprawiedliwym. Wynik pojedynku czwartej kolejki klasy okręgowej w 28 minucie otworzył Kacper Mądry, który wykorzystał dośrodkowanie i z najbliższej odległości umieścił piłkę w siatce. Prowadzenie gospodarzy utrzymywało się dość długo, aż do 69 minuty. Wtedy jeden z obrońców Rogaszyc skierował futbolówkę do własnej siatki, pechowo interweniując. Miejscowi odpowiedzieli błyskawicznie, bo już minutę później Błażej Jarosz wykorzystał podanie z prawej strony boiska i płaskim strzałem przy słupku nie dał szans bramkarzowi. Ostatnie słowo należało jednak do zawodników z Żarkowa. W 87 minucie Mateusz Cyrulewski popisał się pięknym strzałem pod poprzeczkę i ustalił wynik spotkania na 2-2. No mecz, pierwsza połowa w naszym wykonaniu niezła, pod nasze dyktando mieliśmy kilka sytuacji. Druga połowa to już oddaliśmy inicjatywę i zremisowaliśmy 2-2, mieliśmy tę sytuację 100% na 3-1, to trzeba strzelać, no i tak jak w piłce, no 2-2. Ostatni mecz ze Słupią w ostatnich minutach strzelamy, teraz tracimy i takie życie. W sobotnim spotkaniu klub sportowy z Rogaszyc wystąpił w osłabieniu. Nieobecni byli Marcel Figaszewski, Kamil Chyża i Karol Górecki. Druga połowa trochę gorsza do oglądania, ale myślę, że remis tak z przebiegu całego meczu był raczej sprawiedliwym wynikiem. Uważam, że początek sezonu jest bardzo dobry. Jeszcze jesteśmy bez przegranego meczu. Myślę, że jesteśmy jednym z większych zaskoczeń tej ligi. Na ten moment jesteśmy gdzieś tam w górnej części i oby tak było już do końca. Podopieczni Jarosława Karnasiewicza mają do tej pory na swoim koncie 2 zwycięstwa i 2 remisy. Kolejnym ich przeciwnikiem będzie Odolanowia Odolanów.